Marcin Jasiecki dla portalu Fight Sport. Jak ci się dzisiaj walczyło na gali PEL MMA 20? No walka bardzo dobrze mi się walczyło, kondycji nie wytrzymałem te 3 rundy, tak jak było w założeniu, kondycja była. Zabrakło kropki na tej w pierwszej walce, wyłączyłem go pod koniec właśnie lewym sierpowym. Widziałem, że pad, zabrakło jednak 2-3 ciosów i go przerwał. Powiedz, wskoczyłeś w ostatniej chwili tutaj za kolegę, tak? Z tego co wiemy. Tak? Nie stresowało cię to, czy raczej lepiej nie, nie, było? Nie, właśnie w klubie jesteśmy, mamy mocną kadrę trenerską, mocną. Cały czas jesteśmy w gazie. Jestem z tu kilku chłopaków, którzy trenują już tak właśnie stricte pod sporty, pod starty zawodowe i amatorskie. I cały czas jesteśmy w gazie. Jesteś zadowolony z tego remisu? To jest pierwsza chyba twoja zawodowa tak, walka, pierwsza tak? Zawodowa walka. Jesteś zadowolony z tego remisu, czy uważasz, że wygrałeś? Jako uważam, że wygrałem. Pierwszą rundę wygrałem 10-9 na punkty zdecydowanie. Położyłem przeciwnika na deski, właśnie zabrakło tych 2-3 ciosów. Gąb przerwał. I uważam, że trzecią rundę zdobyłem obalenie. I uważam, że kontrowałem właśnie 3 rundy, kontrowałem w pełni. Czyli to był taki trochę gospodarski wynik, czy raczej? No troszeczkę tak. Przy możliwej okazji chciałbym zrewanżować się właśnie Wojtkowi. Ale jestem zadowolony, że przewalczony właśnie w ostatniej chwili. Wzięta walka, także jestem zadowolony. Widziałeś jakieś walki na tej gali? Podobała ci się gala tutaj? No nie do końca śledziłem, widziałem troszeczkę walkę Arbiego. Podobała mi się właśnie, jak Arbi pracuje. I jest to wszystko. Jestem zadowolony właśnie tutaj z Marcina, że wygrał od nas z klubu Bartosińskiego. I ogólnie gala bardzo dobrze zorganizowana. Jestem bardzo zadowolony. Sporo kilometrów spiły, żeście zrobili. Nie wpłynęło to na twoją dyspozycję? Nie, nie, nie. Troszkę tam kilogram trzeba było robić, bo jednak walka wzięta w ostatniej chwili. Tak nie trzymałem wagi. I tam trzeba było troszkę ściąć, ale... Jest pojawisz się jeszcze na PEL MMA? Na pewno. Jeśli właśnie pan Mirek tutaj da walkę, to na pewno. Naprawdę bardzo dobra organizacja. Mam cię jeszcze zobaczyć. Marcin, dziękujemy. Remis, ale mamy nadzieję, że następnym razem w rewanżu może udać się zrewanżować. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.